A Darko Stosic wciąż w czubie kategorii ciężkiej w KSW. Darko, przede wszystkim gratulacje tego zwycięstwa. Jak się teraz czujesz? The years go by, but you still remain at the top of the heavyweight division. Congratulations. How are you feeling right now? Thank you. I'm feeling really great. You know, before the fight you have big stress and when fight is finished and you win, it's, you know, I breathe better now. So it's good. Bardzo dziękuję za gratulacje. Wiadomo, że przed walką wygląda to tak, że bardzo się stresujemy, więc jak walka się zakończy już naszym zwycięstwem, to jakoś o wiele lepiej mi się teraz oddycha. Czy spodziewałeś się takiego planu ze strony twojego przeciwnika, bo ty byłeś mniejszy, a to on przy obaleniach odbijał się od ciebie jak od ściany? Did you expect your opponent to fight like this? Because even though you're the smaller guy, when he tried to take you down, he was like bouncing off you. You know, I have in my career 90% it's a successful defense from the, you know, takedowns, and I'm good in the wrestling and on the ground, but they are bigger. So in this situation, when I fight with the big guys, I'm trying, you know, only to be, you know, to defend the takedowns, not to go to throw them down. Before in light heavyweight, I you know, every fight I throw them down. But when they are bigger, you know, too much than me, then I only, you know, do, you know, defending my, you know. W pewnym sensie można powiedzieć, że 90% mojej kariery, no to jest właśnie walka w taki sposób, walczę z większymi gośćmi, którzy próbują mnie obalić, więc musiałem się wyrobić. Jestem dobrze w wrestlingu, dobrze sobie radzę też na ziemi, także myślę, że dlatego to się tak potoczyło. Jeśli się nie mylę, to wiem, że masz bardzo dobrą bazę judo. Czy to wynika z tego, że z niej nie korzystasz, tylko i wyłącznie z tego, że twoi przeciwnicy są więksi? So if I'm not mistaken, you have a very like solid basis in judo. Yeah, I'm black belt judo, 10 times national champion, Balkan champion. So. But is the reason for you not using it very often the fact that you're usually facing like bigger guys? Yeah, they are much bigger than me. You know, the freeze, he's cutting to 120 kilos. You know, there are big guys. Stefan is also have 120 kilos. So. They are big. I tried to him in the fight. I threw him down one time on the single leg, but he's heavy and strong, so he turned me, you know, turned me around. And I must be, you know, careful when I fight with big guys. Więc tak jak wspominałeś, faktycznie czuję się dobrze w tym judo, jestem czarnym pasem, jestem bałkańskim mistrzem, no ale no faktycznie tak to wygląda, że no zazwyczaj no nie do końca ma to znaczenie, bo walczę właśnie z większymi gośćmi. Tutaj w tej walce też próbowałem w pewnym momencie zastosować właśnie tego typu obalenie za jedną nogę, no ale no nie do końca się udało właśnie ze względu na te gabaryty. Żartowaliśmy podczas Media Day a propos twojej walki, czy to z Frisem, czy Spółdzianym, czy ty masz dzisiaj jakieś swoje specjalne życzenia? So we joked around at the media day about your fight against the Fris or Pudjan. Do you have like any special wishes right now? Listen, if Pudjan want to fight me, I will fight with him, you know, before the Fris, so it's not a problem. If he don't want, then I want to fight the Fris. Jeżeli Pudjan będzie chciał ze mną walczyć przed ewentualną walką z the Frisem, to jak najbardziej wchodzę w to. Jeżeli nie, no to ja chętnie skrzyżuję rękawice z mistrzem. We can do special rules if he want, no, only stand up, yeah, no, only stand up, only wrestling, okay, everything. Or chess. Chess. Maybe we can do first chess, you know, 5 minutes, then we go, you know, fight. Other way it would be difficult. Więc jeżeli Pudzian będzie chciał, to możemy zastosować jakieś specjalne zasady. Tylko stójka, tylko parter, szachy. Wchodzę Everything. W to. Powiedziałeś, że jesteś dobry i wiem, że jesteś dobry w parterze, ale dzisiejsza walka pokazała, że twoje sierpowe mają moc właśnie obalenia przeciwnika, czyli jesteś dobry w stójce. You mentioned that you're good on the ground, but today's fight showed that your hooks have like the power to like take enemies down, so you're good at striking as well. Good thing is that I have that power knockout, and when I'm tired I always can throw heavy punch, so that's very, you know,
good thing for me, and I proved that today in this fight that I think I'm dangerous all three rounds, so it doesn't matter if I'm tired or not. No właśnie, cieszę się, że mam właśnie taką broń do dyspozycji, bo zawsze jeżeli jestem w jakiś tam sposób zmęczony, no to mogę właśnie rzucić taką bombę, więc no w pewnym sensie jestem niebezpieczny przez trzy rundy właśnie ze względu na to, że mogę liczyć na taką broń. But you ask me, you know, I always choose striking. You know, people love to see punches, and you know, fans come into arena because of that. So I always trying to, you know, trying to give them that. But you know, when you do a lot of striking, that then is in the fight 50-50. Mm-hmm. So you know, maybe in the future I will try. To do something else, you know. Więc fani przychodzą na arenę, żeby oglądać widowiskowe walki, więc no często właśnie korzystam z tej broni, ale to też jest troszkę tak, że jeżeli się postawi właśnie na ten striking, to często właśnie szanse na wygranej walce to są 50-50, więc może po prostu czasami spróbuję czegoś innego. Darko, na koniec zauważyłem, że na nasze polskie kanały twoje wywiady śledzi dużo serbskich fanów, także może coś dla nich w serbsku. So he noticed that like a lot of Serbian fans are following your interviews in the Polish media, so maybe you would like to say something to them right now. I want to say of course to them, I love them, you know, and thank you for support. Today, you know, my fight was on the, you know, on the TV in the Serbia. That this is the first time that my fight is on the, you know, Serbian TV from KSW. So only this fight or whole the all event, but you know, this is first time that some TV in the Serbia, you know, have a, you know, KSW show, you know, so. I want to say to them hvala, and to jest, I want to say on Serbian hvala vam ljudi što me pratite. Znam da se dosta večeras vas pratilo ovu borbu i kao što sam rekao u oktagonu, hvala vam puno od srca i ova naravno borba je za vas, posvećujemo ovu borbu i nadam se da će u budućnosti televizija poput Arene Fighta pratiti ne samo moje borbe nego sve borbe naših boraca u KSW. Dzięki. Pozwólcie, że przetłumaczę tą pierwszą część, bo serbski to nie jest język, którym się czuję dobrze. Natomiast no zawsze dla swoich serbskich fanów chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za wasze wsparcie, kocham was i tak się składa, że po raz pierwszy w historii ta konkretna gala KSW była transmitowana w serbskiej telewizji, także tym bardziej się cieszę z tego, że do tego doszło. Darko, dla nas jako Polaków duży honor widzieć takich wojowników jak ty, także dziękujemy i czekamy na więcej. So for us Poles, it's a great like honor to see warriors like you. So thank you for the fight, and we're waiting to see more of you. Dzięki, and see you soon.